Dzień dobry, czas na magazyn Gliwicki Przegląd Sportowy. W tym odcinku relacja z Mistrzostw Polski Juniorów, które od piątku do niedzieli odbywały się w pływalni Olimpijczyk. Nie zabraknie też sporej dawki futsalu. Z kamerą odwiedziliśmy halę przy ulicy Jasnej, gdzie GAF Omega podejmowała Red Dragons Pniewy. Na początek jednak dobre wieści z obozu Piasta Gliwice. Niebiesko-czerwoni w końcu przełamali tegoroczną serię meczów bez zwycięstwa. Radek Nosal, zapraszam serdecznie. Z wielką ulgą odetchnąć mogą kibice gliwickiego Piasta. Przełamanie i to od razu podwójne. Po serii porażek i remisów nareszcie przyszedł czas na zwycięstwa. Niebiesko-czerwoni najpierw w ubiegły wtorek w zaległym meczu 25. kolejki Ekstraklasy pokonali Śląsk Wrocław 1-0, natomiast już w piątek ograli Podbyski Dzibielsko-Biała 3-2. Mecz trzymał w napięciu do ostatnich chwil. W 90. minucie przy stanie 2-2 Kamil Wacek podszedł, by wyegzekwować rzut karny. Pierwszy strzał wybronił jeszcze bramkarz Bielszczan, ale egzekutor karnego pospieszył ze skuteczną dobitką. Nerwowa końcówka zakończona happy endem. Gratulacje. No, dziękuję w imieniu drużyny. Bardzo ciężki mecz, ale wspaniała radość po takim meczu, po 3 punktach, tak ciężko wydartych w tym meczu. 2 razy przegrywaliśmy, 2 razy się podnieśliśmy, jeszcze w końcówce wyciągnęliśmy ten wynik, więc super. Radość podwójna. Szalony mecz. Tak, wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie i co tu dużo na gorąco powiedzieć, całe szczęście, że to my mamy 3 punkty. Para mí es una victoria, más que 3 puntos, no sé, son 3 puntos, pero no sé, tengo una sensación en mi cuerpo y en mi cabeza que es especial. Czułem, że wydrzemy te 3 punkty, że zdobędziemy. Nie wiem jak, nie wiem w której minucie, ale wszyscy byli bardzo zmobilizowani i wiedziałem, że drużyna wierzy i że podniesiemy się po raz kolejny i wygramy ten mecz. Me gustaría jugar más partidos desde el principio y hoy pues he tenido la posibilidad de jugar desde principio y la verdad que en mi cabeza solo estaba ganar. Graliśmy mecz niedawno i nie wiem dlaczego wszyscy nas skreślali od razu, że będziemy zmęczeni, że nie damy rady, ale taka jest piłka nożna, że się gra co 3 dni i trzeba sobie z tym radzić. Mamy tak szeroką kadrę, że musimy sobie z tym radzić i dzisiaj pokazaliśmy, że jeszcze możemy walczyć o wszystko. Solo veía los ojos de mis compañeros que podíamos ganar ese partido y ya cuando al final, cuando el árbitro ha pitado el final del partido, no sé, toda la presión que tenía en mi cabeza ha salido, es como cuando uno se quita una mochila llena de piedras. Te słowa, które mówimy, że walczymy i oddajemy za Piasta serce i wszystko, wszystkie nasze siły, to nie są słowa rzucane na wiatr i tak jak ostatnio nasz kapitan powiedział, że naprawdę w każdym meczu chcemy wygrać, w każdym meczu dajemy się wszystko, ale taka jest piłka, że nie tylko Piast, inne drużyny wielkiego formatu nie wygrywają meczów, tak samo nam czasem się zdarza przegrać czy zremisować, ale dzisiaj pokazaliśmy, że naprawdę zależy nam na tej drużynie i gramy o jak najwyższe cele. I no sé, de verdad que es el partido que cuando ha acabado, desde que estoy en Piast, con una sensación más bonita, de verdad. Kibice absolutnie w żadnym momencie nie odpuścili dopingowania, byli cały czas z wami. Dokładnie, kibice są zawsze nas mocno wspierają i cieszymy się bardzo z tego powodu. I la verdad que es emocionante jugar con toda esta gente aquí en nuestro campo. De verdad que eso que dicen que son la afición es número 12 con nosotros aquí se nota mucho. Niedługo kolejny mecz, teraz czas na odpoczynek po kilku ostatnich meczach, regularnie w krótkim okresie czasu granych. Cóż, odpoczywamy i jedziemy do Kielc po 3 punkty. El apoyo que tenemos, sentir a los niños, las fans detrás de la portería, ese apoyo, yo hablo y se me pone la piel de gallina, no sé, no hay palabras, emoción. Piast Gliwice wraz z Legią Warszawa zdecydowanie nad resztą stawki. Przewaga niebiesko-czerwonych nad 3. Krakowią wynosi już 11 oczek. Gliwiczanie zwycięstwem nad Góralami zapewnili sobie co najmniej 2. miejsce na koniec sezonu zasadniczego. W miniony weekend w Olimpijczyku odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich. Młodzi, zdolni pływacy z naszego kraju przyjechali do Gliwic bić rekordy i walczyć o najwyższe możliwe laury wśród swoich rówieśników. O zawodach, sukcesach, marzeniach i swoich pływackich aspiracjach opowiedzą sami sportowcy.
Wspaniała impreza, nie tylko ze względów organizacyjnych, ale i sportowych. Naprawdę cała polska czołówka juniorów 16-letnich zawitała do Gliwic. 420 zawodników, prawie 130 klubów pływackich z terenu całej Polski. Naprawdę sam poziom sportowy, choćby to, że mamy dwa rekordy Polski ustanowione podczas tych zawodów, świadczy o tym, że przyjechali tu naprawdę najlepsi zawodnicy z całego kraju. 2:02, 12 setnych sekundy to twój wynik na 200 metrów stylem motylkowym. Jesteś mistrzem Polski juniorów 16-letnich. Wielkie gratulacje. Dziękuję serdecznie, to naprawdę tak dużo dla mnie znaczy. Nigdy się tak w życiu nie cieszyłem jak przed chwilą po prostu. Była to dla ciebie na pewno przełomowa impreza. Dla mnie to jest naprawdę szczyt formy. Po prostu nie wiem co powiedzieć. Szczyt formy, akurat wstrzeliłeś się na tę datę. Tak, to prawda. Po prostu jak zobaczyłem tablicę z wynikami, zacząłem płakać jak dziecko. Nie wierzyłem własnym oczom. Po prostu podniosłem ręce na znak zwycięstwa. I tyle myśli przebiegło mi przez głowę naraz, że to jest nie do powiedzenia, nie da się tego określić. Piękny finisz, naprawdę obserwowałem od początku do końca, prowadziłeś, nie było tam ani sekundy zawahania, nie było tam ani sekundy, żebyś mógł wypuścić swoje zwycięstwo z rąk. Trenerka mi powiedziała, że za szybko zacząłem, ale no cóż, dobrze się skończyło na szczęście. Naprawdę niesamowite, pierwszy taki mój sukces ogólnie, zawsze byłam gdzieś piąta, a teraz naprawdę takie zaskoczenie. Jak wielką pracę włożyłaś w to, żeby tutaj być dzisiaj na pierwszym miejscu? Około 30 godzin tygodniowo treningów, naprawdę dużo. Mnóstwo wyrzeczeń i codziennie 6 rano na basenie. 30 godzin tygodniowo przez ile lat? No już od 7. Nawet nie chcę tego zliczać. Ogromne gratulacje za wytrwałość. Tak, to jest mój życiowy sukces. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z wyścigu. Niestety jest jeden taki mały niedosyt, że ta bariera 50 sekund nie została złamana. Lecz mamy jeszcze cały rok do grudnia, żeby poprawić ten wynik. Mam nadzieję, że się uda. Będę ciężko pracował i zobaczymy, jak to pójdzie. To jest twój rekord życiowy, rozumiem? Tak, ogólnie powiem tak, przyjechałem tutaj z rekordem życiowym prawie 54 sekundy. Ale gdy... Ogromny progres. Tak, ale... 3 sekundy ponad to jest przepaść. Tak, bo ogólnie nie byłem crawlistą. Głównie pływam grzbietem, co prawda na tych mistrzostwach, jak zawsze byłem specjalistą w stylu grzbietowym, na tych mistrzostwach nie zdobyłem żadnego medalu grzbietem. 2 kraulem na 400 srebro i teraz złoto na 100 metrów, więc trzeba chyba pomyśleć też nad zmianą swojego koronnego dystansu, no ale jeszcze dam szansę temu stylowi grzbietowemu, zobaczymy. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, też bardzo zaskoczony, gdyż spodziewam się naprawdę ciężkiej rywalizacji, też taka była. Muszę przyznać, że mój kolega Piotr Szadłowski nie odpuszczał, trzymał mnie do końca. Zresztą Karol Munarczyk tak samo. Wyścig uważam za udany, naprawdę jestem pod wrażeniem kolegów i siebie samego. Czyli trafiłeś z formą na tę właśnie imprezę. Tak. Idealnie wstrzeliłeś. Tak, wydaje mi się, że tak, że w idealnym momencie trafiłem z tą formą. Lecz nie możemy teraz zwalniać tempa, wręcz trzeba przyspieszyć, gdyż do zawodów Mistrzostw Polski Seniorów, które odbędą się w Szczecinie w maju, zostało już naprawdę, niby to w maju, ale jednak to jest niewiele czasu i trzeba tam powalczyć o minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów, na które naprawdę jestem, że tak powiem, napalony. I trzeba się postarać, naprawdę. Panowie, na piersiach medale Mistrzostw Polski Juniorów, jakie to uczucie być na podium? A bardzo fajnie, przyjemnie. To już któryś raz z rzędu, tutaj kolega również, więc zawody bardzo fajne, medale również. Ładny kształt mają, kolor, wyścigi bardzo dobre. No i dobra konkurencja przede wszystkim. Czyli było warto przyjechać tyle kilometrów, żeby tutaj wystartować? Tam jest dobra autostrada, więc szybko się jechało. Ja mam nieco gorzej, bo jestem z bieguna zimna, czyli Suwałk, ale droga... No jeszcze dalej. Dokładnie, ale też droga była bardzo przyjemna. Od Warszawy jest autostrada, jak kolega wspomniał, więc jest dosyć szybko dojechać. A jak ciężkie są treningi pływackie? Czy to jest ciężka praca? To jest bardzo ciężka praca. Przede wszystkim dlatego, że pracuję wszystkie mięśnie. Organizm jest wykończony po takim treningu i trzeba bardzo długiej regeneracji i bardzo dobrego żywienia, żeby taki rezultat, załóżmy, jak tutaj osiągamy, żeby po prostu to osiągnąć.
Pływacy to zazwyczaj, z tego co się orientuję, nawet często dwa treningi dziennie, pierwsze o 6 rano. Czy w waszym przypadku też tak jest? Dwa razy dwie godziny dziennie? Zgadza się, jeszcze nawet potrafimy między treningami porannym i popołudniowym wsadzić jeszcze siłownię albo trening na lądzie, więc to potrafimy 5, 4, 6 godzin dziennie przetrenować. Zgadza się. Pamiętajmy o tym, że pływanie z roku na rok staje się dyscypliną tak zwaną wczesnorozwojową, czyli coraz młodsi zawodnicy stają na podium mistrzostw Europy, mistrzostw świata, a nawet igrzysk olimpijskich. Myślę, że poziom zawodników polskich oddaje również starty naszych zawodników na imprezach międzynarodowych. Pamiętajmy, że zawodnicy z naszego kraju rywalizują ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Nie mają się czego powstydzić. Może nie zdobywają jeszcze medali najważniejszych imprez, ale na pewno nie są również zawodnikami z końca tabeli. Zdarzało się, że w historii igrzysk olimpijskich wygrywali zawodnicy 16-letni, a nawet i młodsi. Właśnie o tym chciałem wspomnieć. Jak wy się widzicie w tym wieku w kontekście startów seniorskich, może olimpijskich? Mamy jeszcze 3 miesiące, więc wszystko przed nami. 3 miesiące do czego? No do igrzysk. Igrzysk olimpijskich. Chcecie zrobić minima na te igrzyska, już na te najbliższe. No jasne. Zawsze warto próbować. Tutaj nikt nie wyklucza takiej sytuacji, gdyby taka zaistniała. Kto nie próbuje, nie wygrywa. Ja bym się nie obraził. Igrzyska to jest naprawdę, to już jest prestiżowa impreza. Jadą tam sami najlepsi, najlepsi z najlepszych. Dostać się tam w tak młodym wieku to jest naprawdę niemały wyczyn. Zresztą jesteśmy najmłodszym rocznikiem na Mistrzostwa Europy Juniorów i sądzę, że dostanie się tam to będzie już nie lada wyczyn naprawdę, bo jedzie po 4 osoby do konkurencji, a starsi nie odpuszczają. Dlatego będzie naprawdę trzeba cisnąć i dawać się 100%. Muszę uważać przede wszystkim, bo żeby się też nie zmienić pod tym względem. Wiadomo, czasami ludzie się zmieniają. Pod wpływem sukcesu. Tak, ale muszę być ostrożny. Bardzo poważne podejście, gratulacje. Uśmiech mi dzisiaj chyba nie zejdzie, do rana mi nie zejdzie. Po prostu, naprawdę, to tak dużo dla mnie znaczy, że... Tak, trzymaj. Dziękuję serdecznie. Pokażcie te medale do kamery na razie. Siatkarki AZS-u Gliwice przegrały we własnej hali z PSPS Chemik Police 0-3 w przedostatnim meczu rundy zasadniczej pierwszej ligi kobiet. Porażka ta ostatecznie przekreśliła szanse akademiczek na zajęcie miejsc 1-8, a tym samym na grę w fazie play-off. Za tydzień podopieczny trenera Krzysztofa Czapli wyjazdowym pojedynkiem w Świeciu zakończą rywalizację w sezonie 2015-2016. XIX kolejka Ekstraklasy Futsalu nie była łaskawa dla gliwickich drużyn. NBIT wrócił ze Szczecina bez punktów. Pomarańczowo-srebrni w sobotnim starciu ulegli pogoni 1-4. Katem Gliwiczan został Mateusz Jakubiak, który strzelił każdą z 4 bramek. Dzień później, w niedzielę, Gliwicka Akademia Futsalu podejmowała przy jasnej ekipę Red Dragons Pniewy. Mecz od początku zwiastował, że oglądać będziemy zacięte widowisko. Twarda gra, faule i groźne sytuacje po obu stronach pokazywały, że żadna z drużyn nie ma zamiaru odpuścić meczu. Wynik w 13 minucie otworzył ładnym strzałem po zwodzie João Baptista. Tuż przed przerwą wyrównał Adrian Skrzypek, który po oddanym uderzeniu jeszcze przez kilka chwil nie wiedział, że piłka znalazła drogę do siatki. Mecz od początku drugiej połowy przebiegał w bardzo nerwowej atmosferze. W 26 minucie za dyskusję z sędzią na trybuny odesłany został trener Gliwickiej Akademii Futsalu Marcin Waniczek. Dzisiaj 7 kartkę dostał chyba Żo. Dla mnie niepojęta sytuacja, ja nawet nie wiem co powiedzieć. No, i to jest właśnie konsekwencja pana Hamowskiego, on po prostu myśli, że tak ma być i koniec. Nie powinno się temu człowiekowi dawać głównego gwizdka, ale nie chcę tutaj zwalać na sędziego, bo to nie jego wina. My ewidentnie popełniliśmy błędy i to był nasz błąd. Mimo braku trenera, ekipa z Jasnej zachowała konsekwencje w grze. Gdy w 31 minucie Maksym Połtiak strzelił bramkę na 2-1, wydawało się, że to biało-niebiescy są bardzo blisko wygranej. Niestety ta myśl okazała się błędna. W kolejnych minutach gracze GAF Omegi łatwo dali sobie wbić 3 bramki z rzędu. Ostatnią uzyskał bramkarz gości Maciej Foltyn, który wykorzystał fakt, że Gliwiczanie zdecydowali się wycofać bramkarza. Wydaje mi się, że weszliśmy w mecz bardzo dobrze. Stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji, podawaliśmy w miarę dużo strzałów.
Prowadziliśmy 1-0, powinniśmy prowadzić, wydaje mi się, że tak 3-0, no ale no niestety, stara zasada, nie strzelasz, dostajesz. Kniewy nas skarciły, trafiły bramkę do szatni. Drugą połowę zaczęliśmy, uważam, też dobrze, graliśmy w miarę konsekwentnie swoje, staraliśmy się przyspieszać tą grę. No ale no niestety, no tracimy, strzeliliśmy bramkę na 2-1, teoretycznie kontrolowaliśmy spotkanie i tak bramka z niczego. Bramka na 3-2 tak samo, co mogę powiedzieć, no bramka na 4-2 to już efekt przewagi, no ale już musieliśmy zaryzykować. No. Czy można wskazać jedną przyczynę porażki? Tak naprawdę mi się wydaje, że jak w wypadku samolotowym takich rzeczy wypadkowych było bardzo dużo. Ktoś nie pokrył, ktoś nie doszedł, ktoś źle się poczuł w danym momencie. Bartek jakby w końcówce nam nie pomógł trochę, no i to jakby była konsekwencja, ta porażka. Na pewno trenera brakło, ale to nie był powód do tego, żeby dalej nie realizować swoich założeń. No, gdzieś tam w pewnym momencie jakoś, wydaje mi się, posypaliśmy się przy tym 3-2. Na pewno jest to jakiś materiał do analizy i mamy teraz okres świąteczny, trzeba zebrać się w sobie i walczyć, bo gdzieś tam ta czwórka gdzieś tam nam uciekła, a tak na dobrą sprawę, że tak powiem, jest blisko barażu, także musimy się zmobilizować i zostały nam 3 mecze. Okazja do wyjścia na prostą już 2 kwietnia, gdy w hali w Łabędach po raz drugi w tym sezonie zobaczymy derby Gliwic. Będziemy świadkami meczu rewanżowego z NBiTem. Już raz wychodziliśmy przez derby NBiTem, ale z kolei z innej strony nic 2 razy się nie zdarza podobno, ale myślę, że to jest dobry moment, trzeba zagrać swoją grę konsekwentnie, może odpocząć, może tutaj musimy jeszcze przycisnąć, to już będę analizował, myślę jutro, zobaczę sobie też mecz, gdzie znowu popełniliśmy błędy, bo niestety te błędy są. No i trzeba poprawić, trzeba wyjść w meczu. No tak, dlatego tak jak mówię, musimy się jak najszybciej pozbierać i wyjść w najbliższym meczu. No, wydaje mi się, że moment będzie idealny, no bo derby to derby, wiadomo, przyjdzie, będzie pełna hala ludzi. NBiT będzie podrażniony, ponieważ tutaj w pierwszym meczu u nas na hali przegrali 5-2, dlatego będą pałać rządzą rewanżu. No, a my postaramy się pojechać i, że tak powiem, znowu to my nie będziemy faworytem w tym meczu. Tylko NBiT, no i zobaczymy, no, póki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. Święta będą pracowite wobec tego? Tak, na pewno, no, w każdym tygodniu pracujemy bardzo ciężko i staramy podnosić się nasze umiejętności, tak samo realizować założenia, no ale przychodzi mecz i mecz to weryfikuje, no można powiedzieć, że pracy, którą wykonaliśmy, nie jest dobra, bo nie przynosi efektu, ale wydaje mi się, że tylko ciężką i konsekwentną pracą możemy coś osiągnąć i na pewno nie możemy załamywać się tymi porażkami ostatnimi, tylko wyciągnąć z tego wnioski, wyciągnąć jakieś pozytywy, przeanalizować błędy i starać się, żeby tych błędów nie powielać w następnych meczach. Zarówno NBiT, jak i GAF utrzymały swoje pozycje w ligowej klasyfikacji z poprzedniego weekendu. Obie gliwickie ekipy w środku ekstraklasowej stawki. NBiT okupuje 6. pozycję, GAF 7. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Gliwickiego Przeglądu Sportowego. Dziękuję bardzo za uwagę. Radek Nosal. Do widzenia.